Ten plac tutaj? A nie, bo 11 parów. 11 parów samochodowych tu było przed przebudową. 11 pasów. To był cały plac betonu po prostu. Tak. 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 No i tu widzicie tą tak, drugą taką główną ulicę Dijonu, taką reprezentatywną na prostu. Za Łukiem Triumfalnym. Quand on passe sous la porte et qu'on descend tout droit, c'est la cette fameuse rue de la Liberté et on va tout droit et on passe on arrive place de la Libération qui est juste devant la mairie, ça les dit et on ira tout à l'heure. Et après ça se termine place du théâtre face à une belle église qui s'appelle Saint-Michel. Et tu na wprost mamy wszystkie główne place, plac Liberation, czyli Wyzwolenia i właśnie ten pałac Dziuków Burgundzkich, więc to wszystko zobaczymy później, ale pewnie tu macie ten taki główny taką oś miasta, którą kiedyś też jeździło. Le premier réservoir d'eau qui a contribué à la vie, à l'établissement des cours de Dijon. Ja tutaj mam, jak Państwo wiecie, że Zbiornik Wodny jak który był po prostu zapoczątkowaniem myśli inżynieryjnej, jeśli chodzi o doprowadzanie tutaj kanalizacji. Et maintenant il recueille des eaux de pluie pour arroser les pelouses, pour arroser la plateforme. Ten sam system służy do tego, żeby deszczówkę przechowywać i tym podlewać całe miasto, wszystko co do miasta należy, przesunięte jest tą deszczówką tutaj podlewana. No, ale tam jest niżej, to są pompami skomponowane? Nie wiem dokładnie, a może nie zajmujemy się tym aspektem. Dobra, to szczegółowo wygrywamy sobie dalej. Dziękuję na system les coulements des eaux pluviales, c'est la réparation des eaux pluviales. Ils s'en servent pour arroser. Là on ne voit pas, mais 90% de la plateforme du tram est enherbée. 90% tramwaju, wbrew temu co tu widzimy, jest też w trawie. Jest? W trawie. Czy tak jak w Polsce jest często, że jak tu zabrali 9 pasów, to czy gdzieś dobudowali coś jakąś drogę? I drugi... Comme ça que ça se passe souvent en Pologne, comme on enlève des voies, voiture...